Kogo wolelibyście spotkać w ciemnej uliczce i spędzić z nim wieczór? Czy z kochaną, świętą matką Teresą z Kalkuty? Czy może z takim potworem neoplastycznym mojej córki z mózgiem na wierzchu? Ja nie mam wątpliwości. Ja absolutnie wolałabym, żeby to była kochana, wspaniała, ciepła, serdeczna i bardzo święta matka Teresa z Kalkuty. Czemu akurat taki wybór? To czy to? Ano, za nami jest Wigilia Wszystkich Świętych. Dla jednych jest to Wigilia Wszystkich Świętych, a inni traktują to jako Halloween, czyli zwyczaje, które mają swoje początki w pogańskiej celtyckiej tradycji, gdzie ludzie przebierali się za demony po to, żeby zmylić demony i żeby myślały, że to są sami swoi. Tak? No i te dynie ze świeczką w środku, które naśladują czaszki zmarłych. Nie chcemy o tym mówić. To jest jakieś nieporozumienie, wciąganie tego do naszej tradycji. Te dzieciaki z pokrwawionymi buźkami, jakimiś trupimi czaszkami biegające po ulicach pod pretekstem szukania cukierków. No, dziwię się rodzicom, że mają w ogóle odwagę puścić dzieci w czymś takim. No ale to już każdy z nas dorosły po swojemu podejmuje decyzję w tym zakresie. Natomiast to potwora na szczęście nie spotykam i nimi się nie przyśni, ale matkę Teresę z Kalkuty wczoraj poznałam i spotkałam. Ale w jaki dziwny sposób mówicie, no przecież jest w wieczności. Oczywiście, że jest w wieczności, ale mamy tę możliwość, osoby wierzące w naszym kościele katolickim, że z wielkim szacunkiem oddaje się cześć relikwiom, czyli cząstkom z ciała osoby, która jest kanonizowana, jest uznana jako święta. I właśnie z takim miałam spotkanie z relikwiami w relikwiarzu, pięknym, zdobionym relikwiarzu z Matką Teresą z Kalkuty. A było to tak. W Szczecinie po raz drugi, w zeszłym roku było pierwszy raz, po raz drugi była tak zwana procesja ze świętymi. Bodaj inicjatorem był ksiądz Tomasz Kancelarczyk, tak mi się kojarzy, ten od Fundacji Małych Stópek, od Bractwa Małych Stópek, który też piękne z młodzieżą robi marsze dla życia, największe w Polsce i też jeżdżą do innych krajów. Ale wracajmy do tej procesji ze świętymi. Otóż zaczęło się to przy kościele Dominikanów na placu Ofiar Katyńskich i stoję sobie i czekam razem ze swoimi dziećmi, a tutaj obok stoją siostrzyczki, trzymają niziutko, bliziutko przy sercu relikwiarz. Ja pytam, a kto to tutaj obok z nami jest? A siostrzyczka, Matka Teresa z Kalkuty. I takie to było no, dla mnie ujmujące, że pół metra nawet bliżej koło mnie jest Matka Teresa z Kalkuty. Oj, czy można prosić o pobłogosławienie? Można. I właśnie dostałam od razu ten obrazeczek, ja i moje córcie, Matka Teresa z Kalkuty. I słuchajcie, i tych relikwii było mnóstwo. W zeszłym roku była mowa o tym, że chyba około 100 świętych w swoich relikwiarzach jest z nami. Jedne były niesione relikwie w relikwiarzach w dłoniach, blisko serca, przez osobę niosącą. Czasem poprzedzało to obraz, wizerunek, że dziecko niosło obraz, wizerunek świętego. Czasem był napis przytwierdzony do drzewca, na którym był zamieszczony relikwiarz. Właśnie część relikwiarzy była na takich wyższych drzewcach, które no, chyba tak gdzieś na 2 metry ponad grupę wędrującą wystawały. Pod tymi relikwiarzami była taka jednolite jakby fartuszki ze złoconej materii, więc ładnie to tak elegancko jakoś jednolicie wyglądało. I nad głowami albo tuleni w relikwiarzach do serca święci, pod tymi relikwiami wędrujący tłumek, no każdy z nas wiadomo, jesteśmy zaproszeni do świętości, świętymi bądźcie, jako wasz ojciec w niebie jest. No ale każdy z nas jakieś tam ma swoje słabości, upadki, więc do tej świętości to my może wędrujemy, ale na razie tacy, no właśnie, grzesznicy potykający się i powstający. No, taka jest ta nasza ludzka kondycja. Ale bardzo takie przejmujące, niezwykłe to wędrowanie razem. O, tu obok święty Stanisław Kostka, o proszę bardzo, a tu święty Jan Bosko, a tu proszę relikwie Jana Pawła II, a tu Andrzej Bobola wędruje. Słuchajcie, no. Przeżycie wielkie, takie wzruszające. Idziemy sobie przez te szczecińskie ulice. Policja oczywiście asystuje, modlimy się, w dłoniach mamy lampki. Bardzo, bardzo piękna, przyjmująca taka i bardzo pogodna droga wędrowania razem ze świętymi. Później była jeszcze msza święta i w katedrze i adoracja. No na to już niestety nie udało nam się zostać. Wcześniej byliśmy na mszy świętej, ale całość niezwykła. Także słuchajcie, nie potwory, nie straszydła, nie trupie czaszki,
Ale nasi święci to jest mocne, to jest nasz skarb. Nasi święci, którzy nam pomagają wędrować, którzy pomagają nam trwać w różnych trudnych okolicznościach. A tak przy okazji, nie wiem czy wiecie, ale jeden z moich najbliższych, najważniejszych dla mnie świętych, chociaż jest wielu takich, święty Maksymilian Maria Kolbe, o którym napisałam sztukę teatralną, która zresztą jest dostępna w internecie, również nagrana dzięki mojemu bratu i zmontowana wczoraj, dziś, zawsze. Wracając do tego świętego Maksymiliana, no, znamy ten dramat, ojciec rodziny skazany przez hitlerowców, przez niemieckich oprawców w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, czyli w Oświęcimiu, dzisiejsza Polska, nasza nazwa miejscowości, oddał życie za Franciszka Gajowniczka, sam zgłosił się do bunkru śmierci święty Maksymilian Maria Kolbe i tam w strasznych głodowych warunkach przeżył 2 tygodnie, po 2 tygodniach żył jeszcze, został dobity zastrzykiem z fenolu prosto w serce. Straszna rzecz. Został spalony, tak jak inne ofiary, w piecu krematoryjnym. A mimo to mamy jego relikwie. To jest bardzo takie przejmujące i niezwykłe, bo święty Maksymilian Maria Kolbe, kiedy wrócił z Japonii, gdzie zakładał klasztor w Nawagasaki, to jest osobna, niezwykła historia i kiedyś też Wam o tym opowiem i przypomnę, wyhodował sobie piękną, długą brodę. I kiedy wrócił z tej Japonii do Polski, zdecydował się tę brodę zgolić i już później był bez brody. Ale brat, który, brat czy to, ja już nawet nie wiem, czy to był brat, zakonnik, czy to był jeden z ojców zakonników franciszkanów, miał taką intuicję i to brodę schował. Widocznie ta świętość Maksymiliana była czytelna i może pomyślał spryciarz, że będą relikwie kiedyś. I zobaczcie, jedyne co z tego naszego świętego Maksymiliana, którego prochy wiatr rozniósł pewnie po świecie, jedyne co się ostało, to ta broda przywieziona z Japonii. Mamy relikwię świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Słuchajcie, koniec już o tym. Piękne wydarzenie. Już czekam z radością na to, że w przyszłym roku znów po raz trzeci ruszy ulicami Szczecina procesja ze świętymi. A kto wie, może inne miasta się zachęcą, bo nie ma powodu, żeby tylko Szczecin miał takie piękne wydarzenie u siebie. To jeszcze raz się do Was uśmiechnie Matka Teresa z Kolkuty. Ja się też uśmiechnę, a na pożegnanie Wam nie pokażę potwora. Trzymajcie się, papa, Wasza Agnieszka.